światem zaczęły żyć. Topika wrzuci czerwień. Z pociągiem od przyjaciół, robów rachunków, telefon. Starczy tylko uciec z domu, wsiąść do pociągu. Hello guys, witam cieplutko wszystkich, więc to jest ten kamyk zielony. Słuchajcie, pierwsza sprawa, ja przepraszam za swój głos. Druga sprawa, ja wiesz co, coś z gardłem mam. Ja nie jestem wokalistą. Druga sprawa. Trzecia sprawa, dziękuję wszystkim subscribers. A następna sprawa to lekcja dzisiejsza, myślę. A więc to jest wsiąść do pociągu byle jakiego, czy wsiąść do pociągu Maryli Rodowicz. A słuchajcie, ja widziałem dwie tonacje tego, one różnią się pół tonu. A nie chcę opowiadać o detalach, więc jest takie najbardziej ograne video na YouTube, więc ja zrobiłem to, jest tak, jak ona gra tam w tym video. A słuchajcie, więc to jest tak intro, przyjrzyjmy się sobie, wiecie. Zróbmy zoom. A może troszkę. A więc ja trzymam tu G i tu D. I tu jest potrzebny, w intro potrzebny jest rytm z refrenu, czyli to jest... Emol, przepraszam. Więc to trzeba w tym... ten groove mieć w ręku i spróbować tu G i tu D. I na G. Prawda? Więc się... I tu bas dodaję. Ten pierwszy jest bardzo delikatny, wiecie. Drugi zaczyna gruba. Po pustych i na G. Świat, prawda? Światem zaczęła rozrządzić jesień. G, C, G. I jest takie na amol. Ty, 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 G, D, 7. I robimy potem na C. A tu jest w zasadzie, możecie C grać, G. Ale oni grają, jest, a słuchajcie, bo to jest złożenie akordów i gitar, które tam słyszę. Więc w tym momencie do amol, C przez H do amol, lub możecie grać C, C, G do amol. Ja gram tak, bo tam wyraźnie słychać tą drugą gitarę, czyli jest... Nie wiem, damy. Możemy również zrobić tak, jak jest w nagraniu bardziej. Sam nie wiem. Ten uciec pociągiem od ziemi. Ja tekst nie znam. Więc można to zrobić. Sam nie wiem. A to D. Uciec pociągiem od ziemi. I tu jest synkopą, ten C, G jest synkopą, ok. Może jeszcze raz tą trudniejszą wersję. Uciec pociągiem od jesieni. Prawda?
Ja mówiłem o tych zagrywkach, co grać na prostych akordach dla początkujących. G, prawda? A sieni. I za drugim razem on już tu podkręca. Za pierwszym razem gra. A za drugim tu jest E, D, H, A, prawda? Czyli uciec pociągiem, no przyjaciół, on to robi. Prawda? Tam dwie gitary. Jedna robi pewnie coś takiego, a jak się dwie złoży, no to trudno jest dwie zagrać na raz, prawda? Więc ja tak leciutko podkręcam. Takie robię. No, w pierwszym razem prosto grałem. I tu prosto było D. A za drugim razem już można zwróćcie uwagę. Cały. I D. I drugie D. Tak robi. D7, wystarczy tylko wybiec z domu i jest. I wsiąść, prawda? Może z tego momentu sama nie wiem. Wystarczy tylko wybiec z domu i tu ja robię D7, wybiec z domu. I tu idę na to D. Robię po tym D, prawda? I potem jest już G. Wsiąść w pociągu byle jakiego. Nie dać się bilet, a no przyciskając w ręku D7 hamą. Kamień zielony, emu i C. Trzecie wszystko zostaje tylko. Wszystko, cała piosenka. Okej. Pozwólcie, że popatrzę jeszcze na te swoje. Ja słuchajcie, to się... Zrobiłem to z nagrania. Patrzę na akordy jakieś. No, a to się tak robi normalnie, nagranie. To się nie słucha na YouTube chłopaków. To się siada z gitarą. Przepraszam za swój głos i za te rzeczy. Słuchajcie, może jeszcze te ważniejsze. Do intro wróćmy. O Jezu, jakie. Przepraszam naprawdę za swój głos. Więc w intro musicie czuć ten rytm z refrenu, czyli ten... Słuchajcie, tam się aż prosi, żeby grać... Ale nie. Oni grają czysty jedr bez tych smaczków. Czysty jedr, czyli tam jest... D7 hamol emol i C. Więc jak mamy ten groove już z refrenu, no to jest w intro. To jest tam. Światem zaczęłam. I tu potem G. A. Hammer on do D. Na drugi. Amo. Na D7 jest. I te D już. Tu jest ważne. Słuchajcie, ta końcówka. Takie ghost. Ghost C. I to jest synkopą. TG ostatnie. Ono nie jest da, ono jest ta. Coś takiego. Może jeszcze raz w kontekście. Zaraz mam.
Więc to jest ważne, to zakończenie, żeby to nie grać równo z metronomem, bo to życie zabijamy i uczucie w tym końcówce. Na przemian, to jak, to słuchajcie, ona gra D7, ale tam druga gitara dogrywa, więc ja dlatego robię D, żeby grabnąć tę drugą gitarę. Możecie D7. I raz jest... Jest prościej, a za drugim razem, jak oni grają to kółeczko, to gitara gra. Jakby D7 zaczyna lepo. Prawda? I to jest ten moment. I potem znowu te drugie. Te D7 przed, na końcu frazy jest zawsze zagrane. Wiecie, które to miejsce? Nie wiecie. To koniec frazy. I może jeszcze raz całą frazę zagram. Przepraszam. Pierwszy smaczek. Prostsza wersja. O, tak, nie, tak jedna gitara gra chyba. Ale potem jak on całego się nagrania słucha, to w tym miejscu. Tak jest. I tu jest też jest tak. Od nowa, prawda? W refrenie tam nie ma nic ciekawego do grania. Jest prosto. Aha, jeszcze przypomnę tę końcówkę. Jak ona tam jest, że wybiec z domu ona chce. Wystarczy tylko... Przepraszam. Wystarczy tylko wybiec z domu. Tak jest. Wystarczy tylko wybiec z domu i ja podegram tutaj. I prawda? Słuchajcie, chyba tu wszystkie takie. W refrenie to jest w tym, to jest G, A mol, D7, A mol i E mol i C. Tu akordy G, C, prawda? A, G, D, D7 i to wszystko. Słuchajcie, jest to tak ogólnie taki szkic na to nagranie. A czy to jest lekcja dla początkujących? No trzeba troszeczkę grać. Jeżeli chcecie prosto zagrać, to możecie grać te akordy bez tych różnych. Prawda? Ja o tych zagrywkach mówiłem do poszczególnych akordów w którymś video. A więc dość przyjemny numer. Wiecie, ten, jak ten refren to jest. Może z krótkie spojrzenie na prawą, prawda? Najprostsze granie. A jeszcze może na intro, właśnie to jest ważne. Ja kostkę trzymam tu, na tym G basowym, to co w intro, mówię teraz. A tu robię i tym drugim palcem, czyli to jest... I buduję. I potem po pustych. Prawda? A czy jakieś są tu jeszcze, prawda? No, słuchajcie, jak na tym D, no to ja gram. Lub zagracie. Lub za drugim razem już to jest. Wszędzie tam, gdzie te D7 są. Za pierwszym razem jest proste. Za drugim razem, jak ona już tam, prawda, no to się słyszy. Więc słuchajcie, myślę, że to tyle na razie. To było wsiąść do pociągu i ten zielony kamyk to jest na haft, wiecie. Jakbyście chcieli zielony kamyk znać, bo to... Kamyk zielony.
to jest kamyk zielony. Ciekawostka, zielony kamyk. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Dziękuję ślicznie za ostatnich subscribers. I'm really appreciated that, guys. And jeszcze raz przepraszam za swoje gardło. Myślę, że ta lekcja mogła wnieść coś nowego do waszego grania. Mam nadzieję, że znalazł się jakiś, prawda, sympatyk Maryli Rodowicz wśród was. Dziękuję ślicznie. Odkładam gitarę. Czyli czas pożegnać się. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam cieplutko. And see you next time. Thank you. Bye bye, guys.